się Konstantynowa, wyszedł na podwórze i patrzał na palące się budynki z żywym inwentarzem. Tutaj relacje się różnią, co właściwie wtedy krzyczał. Według Firganka po prostu wołał owczarza, który miał się opiekować owczarnią, żeby ratował jeszcze to, co się da uratować. W ten czas wypadło ze wsi trzech Moskali do bramy podwórza i od razu jeden strzelił do niego i trafił go w nogę. Mój teś krzyknął: Won łajdaki, nie dosyć, żeście mnie spalili, to jeszcze do mnie strzelacie. Na to drugich dwóch jeszcze też strzeliło i dostał kulą w brzuch i w kilka godzin skończył. Firganek. Było to tak nagle, że zaledwie do ostatniego zdołałem strzelić i to bezskutecznie i zawołałem tylko Moskale, Moskale, a ten ostatni Moskal schylił tylko głowę i razem z tymi dwoma innymi umknął. Był to ostatni strzał dany z dworu Glanowskiego. Aurelii Urbański. Czterokrotnie się zwarli, czterokrotnie cztery szturmy odparli, żywi jegry poświadczą, jeszcze lepiej umarli. O królowo ty Polska, wiara w ciebie się ziszcza, w las ich uszło dziewięciu, a dwór zapadł się w zgliszcza. Firganek pisze dalej tak. To powiem, że jest duża nauczka czytać te doniesienia, ja państwu nie czytam wszystkiego, tylko taki urywek, taką krótką opowieść. Ale śledzenie tego w gazetach krakowskich dzień po dniu, gdzie dzień po dniu pojawiają się doniesienia z pola walki, które ktoś przenosi na drugą stronę granicy i dzień w dzień jest czasami zmieniana informacja, to jest niesamowite. Firganek dalej relacjonuje tak. 10 dni minęło, zanim myśmy się przez granicę do Galicji powrócili. Przywitałem tam moją rodzinę, która już od kilku dni wiedziała, że wyszedłem cało z Glanowa, bo relacja Krukowieckiego była już w czasie, to takie sławne czasopismo krakowskie, drukowana. A Krukowiecki przyrzekał nam, że i nasze nazwiska nie pominie. I te zrobiły się głośne. Tak zostałem bohaterem. Mnie z tego nic nie przyszło, a ojczyźnie jeszcze mniej. Oddział też z tego nie korzystał, bo go i tak rozbito, a inni to odcierpieli. To, co tu podałem, jest ścisłą prawdą o oblężeniu Glanowskiego dworu, bez dodatków upiększenia. Wszelkie inne opisy, które czytałem, są niedorzeczną fanfaronadą i kłamstwem sparodowanym. Zdecydowany ton Firganka, który był bardzo zapalonym powstańcem, był zresztą i oficerem i potem był nagrodzony przez parę akcji, których dowodził, natomiast miał wątpliwość, czy to jest sensowne. Otóż ta jego zdecydowana niechęć do powstania pod koniec życia jest zdecydowanie osłabiona przez jeden fakt. Już mówię przez jaki. Mianowicie przez to, że on pisał to wszystko w 13 roku i co widział dookoła? Grupy strzeleckie, znowu młodzież się gromadzi, on mówi, znowu widzę, że młodzież się do broni bierze. Nic dobrego z tego nie będzie i nie będzie Polski z tego. A tymczasem, proszę bardzo, po 4 latach, oczywiście, że tak. Więc niekoniecznie starsi muszą mieć rację. A z drugiej strony, rzeczywiście, jak się czyta to, co powypisywano na temat tego, o tej obrony dworu w prasie, a potem w takich czytankach dla polskich dzieci, to mógł się wkurzyć, bo on, zresztą Konstanty Nowak, ten zięć właściciela dworu, prapradziad Andrzeja Nowaka-Zemplińskiego, też pisze, że tam zginęło kilkunastu Moskali. Może 7, może 13. On też pisze, że 13. Tymczasem doniesienia prasowe były takie. Najpierw zginęło dużo Moskali. Potem zginęło ich 30. Następnie czas donosi 60. Całe kupki Moskali leżały wokół dworu. Cała kompania atakowała. A nie, no dwie i jeszcze dwie sotnie. Wszystko to było oczywiście manipulacją, bo główne siły powstańcze rzeczywiście zostały rozbite w bitwie pod Imbramowicami. Niesławnie, bo nie umiały się stawić, nie byli to ludzie wyćwiczeni, byli umundurowani dobrze i uzbrojeni, ale nie wyćwiczeni. Opierał się dwór, a cała reszta Moskali poszła pod Imbramowice, rozwaliła tych nieszczęsnych powstańców, zwłaszcza, że w momencie, o czym już z braku czasu nie wspominałem, a teraz już czasu mamy więcej, więc mogę wspomnieć, mianowicie, że w momencie Konstanty narzeka, że jak on przeniósł ten rozkaz do kwatery wojskowej, tej głównej kwatery w Krakowie, przy rynku tajnej, ale przy rynku w hotelu Saskim, to oczywiście Austriacy niby nic nie wiedzieli, ale Rosjanie po drugiej stronie już od dawna wiedzieli, że ma Krukowiecki iść z oddziałem. Tylko czekali na to. Podobno w kasynach się już zmawiali, że to przecież będzie co rozbijać. I kiedy przeszli przez granicę, trzy oddziały rosyjskie natychmiast zaczęły iść koncentrycznie, skupiać się wokół nich. Więc nie było szansy, żeby ten oddział się ostał. Natomiast w tych opowieściach o obronie dworu wszystkie siły moskiewskie, które brały udział w tej bitwie, przypisano oblężeniu dworu, no bo były tam w okolicy. Więc tych 10 mają się opierać gigantycznej liczbie Moskali,
oczywiście nie było prawdą, a bohaterska obrona miała miejsce, tylko że zaczęto ją obudowywać w różne bardzo dziwne historie, no i to zdenerwowało właśnie Firganka Karola. Ale to jedno. Teraz nie odnotowałem też, że oczywiście zginął jeden powstaniec w czasie obrony, Staszewski, który dostał postrzał stojąc przy oknie. Kula trafiła w tętnicę i dość błyskawicznie się wykrwawił. Jeden był bardzo ranny, ale przetransportowano go potem do Krakowa i rany odniósł chyba już wcześniej właśnie podczas tej potyczki na drodze. Innych nie dotknęło nic w tym dworze. Udało im się przetrwać w sposób, no może cudowny, należałoby to powiedzieć. A Staszewski, który zginął, który zresztą zaraz potem, już we wrześniu, to niecały miesiąc po jego śmierci, był obmadlany w Krakowie i tam była jego matka, tam był hrabia Krukowiecki, była wdowa po Nowaku, tym, który zginął w czasie obrony, tym gospodarzu. Wszyscy spotkali się w kościele, już nie pamiętam teraz w którym, czy w Mariackim, czy w innym, na mszy żałobnej za duszę Staszewskiego. I tam też Firganek notuje rozmaite rozmowy pomiędzy tymi, którzy dowodzili właścicielką dworu. Krukowiecki obiecał ze swojej fortuny nagrodzić straty, które poniesiono, żeby było jeszcze śmieszniej. Ten dwór nie należał do Nowaków, teraz do nich należy, ale należał formalnie do rosyjskiego barona Korfa, którego syn palnął sobie w łeb przed oddziałem rosyjskim, nie chcąc brać udziału, jak to mówiono, w wojnie przeciwko Polakom. Ale stosunki między Korfami a dzierżawcami były, zdaje się, idealne. I mimo tej obrony dworu, dwór nie został pozbawiony tych dzierżawców, nadal ta sama rodzina dzierżawiła od Korfów ten majątek. Odbudowali dwór. No a teraz to jest wręcz, powiedziałbym, piękny dwór, bo go powiększono w latach międzywojennych. Jest to wzór takiego dworu, który w czasie powstania przedstawiał się bardzo skromnie. To była taka rządcówka murowana właściwie. Trzy pokoje, kuchnia, duże oczywiście pokoje, czy kuchnia, dwie sionki, jeden malutki pokoik. A teraz to jest dwór pełną gębą i proszę Państwa, ocalał dzięki Rosjanom. Paradoksalnie, ponieważ w latach międzywojennych wszystkie te dobra, to były dobra klasztorne, w których były dwory, dzierżawiła szlachta te majątki i mieszkała w tych dworach. To Rosjanie przejęli, dwór dostał się Korfom, oczywiście wydzierżawiali go polskiej szlachcie dalej, a kiedy nastał rok 18 i potem niepodległość, co się stało? Wszystkich takich właścicieli pozbawiono majątków, czyli wstrętnych Rosjan, którzy sprywatyzowali sobie majątki klasztorne i inne, pozbawiono majątków i rozparcelowano cały majątek, czyli już Nowakowie nie mogli gospodarzyć na całym majątku, bo go podzielono pomiędzy, nie wiem dokładnie jak, ale to była ta reforma rolna przedwojenna ograniczona, natomiast dwór sam ostał się w rękach Nowaków, którzy go dostali z niewielką ilością ziemi i dzięki temu nie rozparcelowano ich po wojnie, bo to już nie był duży majątek ziemski, tylko to były zabudowania z niewielkim polem. Za to Nowakowie byli architektami znanymi, to rzeczywiście ciekawa rodzina, jak widzimy w tym pokoleniu artyści. I ten dwór właśnie jeden z tych architektów pięknie rozbudował, dodał mu ganek na osi. Jest czysto barokowy dwór zrobiony w latach międzywojennych. Ale ten Staszewski, który zginął właśnie, rzeczywiście szedł na bagnety w ataku pod Grochowiskami, bo był jednym z żuławów śmierci. Więc ku jego pamięci pieśń napisana dla żuławów śmierci.